Nie ustają prześladowania katolików w Nikaragui. Prezydent kraju Daniel Ortega nazwał Kościół katolicki dyktaturą i tyranią. W ostatnich 4 latach w Nikaragui doszło do co najmniej 200 profanacji i ataków na miejsca kultu. Dane mogą być jednak zaniżone, ponieważ księża nie zgłaszają wszystkich przypadków. Władze kraju systemowo walczą z Kościołem katolickim, ograniczają wiernym możliwość uczestnictwa w nabożeństwach. Policja zakazała m.in. organizacji procesji w stolicy 15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół podniósł głos w imieniu ludzi przeciwko niektórym postawom rządu w tym kraju, ponieważ Kościół jest po stronie ludzi, rząd atakuje go, próbując go uciszyć. Kościół katolicki w Nikaragui wzywa m.in. do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci ponad 360 osób, które uczestniczyły w protestach przeciwko korupcji, biedzie i nepotyzmowi. Wystąpienia miały miejsce w 2018 roku. Świątynie i parafie przyjmowały rannych i potrzebujących. Kościół katolicki był też gotowy wypełnić rolę mediatora. Prezydent kraju Daniel Ortega nazywa Kościół dyktaturą i tyranią. Instytucja taka jak Kościół katolicki wykorzystuje swoich biskupów tutaj w Nikaragui do dokonania zamachu stanu. Od kiedy to księża dokonują zamachów stanu? Od kiedy mają prawo mówić o demokracji? Kto wybiera księży? Władze kraju wydaliły nuncjusza apostolskiego, wielu księży i zakon misjonarek miłości. Siostry zakonne musiały zostawić chorych i potrzebujących, którymi się opiekowały. Duszpasterze, którzy nadal posługują wśród wiernych, są prześladowani i więzieni. W areszcie domowym zamknięto księdza biskupa Rolanda Alvareza, ordynariusza diecezji Matagalpa. Musimy pamiętać o tym, że takie reżimy, jak chociażby czy rząd w Chinach, czy to, co mamy do czynienia w Nikaragui, czy w wielu innych rejonach, gdzie komuniści są przy władzy, rząd nie chce słuchać upomnień. Kościół musi się upominać o tych najsłabszych, o tych bezbronnych i każde tego typu upomnienie się o prawdę, o sprawiedliwość będzie traktowane jako mieszanie się Kościoła do polityki. Wskazuje ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Nikaragui zamknięto również katolickie rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.